Weterynarz anonimowo napisał list i zwrócił się w nim do wszystkich właścicieli zwierząt, którzy będą kiedykolwiek zmuszeni uśpić swojego pupila. Więź, jaką tworzymy ze naszymi domowymi zwierzętami, jest niesamowita. Często możemy ją porównać do więzi między członkami rodziny i w żadnym razie nie będzie to nadużycie. Pomimo, że wiele słyszy się o okrucieństwie względem zwierząt, to nie można zaprzeczyć, że wiele z nich żyje w szczęśliwych domach, gdzie otaczają ich kochające osoby. Kiedy jednak przychodzi smutny moment i trzeba uśpić pupila, okazuje się, że nie wszyscy mają siłę towarzyszyć swoim zwierzakom. Weterynarz zdecydował się na ten dramatyczny gest, gdyż nie mógł znieść widoku kolejnego samotnego zwierzaka. To nigdy nie jest łatwa sytuacja, dla żadnej ze stron. Zaapelował do właścicieli o jedną ważną rzecz. Weterynarz w liście zdradził, co zwierzęta robią na chwilę przed uśpieniem. Weterynarze przyzwyczajeni są, że, ale często trzeba także skrócić ich ból i męczarnię. Ten ostateczny krok jest bardzo trudny dla wszystkich, ale okrutnym jest skazywanie niewinnego zwierzaka na cierpienie. List napisany przez weterynarza zawiera apel do wszystkich właścicieli czworonogów, choć nie tylko. Po wielu obserwacjach opiekunów, którzy opuszczali pokój zabiegów i tłumaczyli, że nie są w stanie wytrzymać tego widoku, lekarz nie wytrzymał. Uśpienie zwierzaka w samotności jest dla niego okropne, a większość z nich tuż przed zabiegiem robi tę samą rzecz. Przeczytać można poruszające słowa. Portal Newser cytuje słowa zapisane w liście. Lekarz mówi tam otwarcie, że wszyscy właściciele zwierząt powinni przestać myśleć o sobie i pomyśleć o swoich ukochanych pupilach oraz ich uczuciach. Słowa, które przeczytać można na Facebooku jednej z klinik, są naprawdę poruszające. Lekarz przypomina, że to oczywiste, że zwierzę umrze szybciej niż jego opiekun i prosi, aby nie porzucać ich w ostatnich chwilach życia. Pupile zawsze rozpaczliwie szukają wzrokiem osoby, którą tak bardzo kochają. Nie rozumieją, dlaczego opuszczasz je, gdy chorują i cierpią, gdy są przerażone, stare i umierają na raka. Właśnie w tej chwili najbardziej potrzebują twojej obecności, możemy przeczytać na portalu Newsner. Pojawił się ważny apel w sprawie przełożenia wyborów. Jeśli uratujemy choćby jedno życie, warto. Te słowa dają do myślenia, musicie wiedzieć, że on zawsze będzie cię szukał wzrokiem, gdy będziesz opuszczał pokój. Nie bądź tchórzem tylko dlatego, że cała sytuacja jest dla ciebie trudna. Spróbuj sobie wyobrazić, jak one się czują, gdy zostawiasz je w chwili, gdy są bezbronne i najbardziej cię potrzebują, zaapelował zrozpaczony weterynarz. Nikomu nie życzymy konieczności uśpienia pupila, ale słowa lekarza należy wziąć sobie do serca. To on opiekuje się zwierzętami na co dzień.
Źródło: Newsner,